to lubię tańczyć i śpiewać. Mężów mamy dobrych, pieniądze nam oddają. To jest najważniejsze, a my kobiety mamy się czym rządzić. Gmina Kowala leży w południowej części województwa mazowieckiego i graniczy bezpośrednio z Radomiem. Gmina Kowala jest gminą podmiejską. Liczba mieszkańców na terenie gminy Kowala była 10,5 tysiąca, a teraz już mamy przeszło 12 tysięcy, także widać, że ci mieszkańcy z Radomia osiedlają się na terenie gminy Kowala, co oczywiście nas tutaj jako włodarzy bardzo cieszy. Dzisiaj gmina to 26 miejscowości, 19 sołectw oraz piękna mazowiecka przyroda. Będąc w Kowali, zwróćcie uwagę na niewielki, ale bardzo oryginalny pomnik poświęcony Franciszkowi Żwirce i Stanisławowi Wigurze. Szkoły na terenie gminy tętnią życiem. Gmina Kowala posiada sale gimnastyczne. Taka sala gimnastyczna przy szkole w Kowali jest bardzo nowoczesna, bardzo fajnie funkcjonuje. Na tej sali odbywają się różnego rodzaju zawody. Uczniowie szkoły w Kowali to pełni zapału i pomysłów młodzi ludzie. Niedawno powstał tu właśnie z ich inicjatywy zespół cheerleaderek. Pomysł się wziął z tego, że ogólnie chcieliśmy coś nowego w naszej gminie i w innych szkołach tego nie ma, więc zrobiliśmy taki jakby casting i po prostu wiele osób zgłosiło się. No i w ten sposób właśnie powstał pomysł na cheerleaderki. Ten układ, który tańczyliśmy, powstawał ponad miesiąc, nawet może jeszcze troszkę więcej. Mieszkańcy gminy to ludzie przedsiębiorczy. Działa tu około 20 stowarzyszeń, w tym koło gospodyń wiejskich i klub seniora. Ja na przykład całe życie marzyłam o tym, żeby śpiewać, a całe życie robiłam pomidory i chryzantemy. Tak mi się złożyło, a teraz wreszcie wychowałam dzieci, wnuki, więc mam czas na to, żeby siebie realizować, swoje marzenia. Klub seniora funkcjonuje już 8 lat. Inicjatywa powstania wyszła od samych osób starszych. I tak spotykamy się co 2 tygodnie cyklicznie. Na pokazy wyjeżdżamy wszędzieśmy byli, w Opolu, w Kielcach, w Radomiu. Ja to lubię tańczyć i śpiewać, a od pieczenia to jest tu nasza pani Piragowa. No mężów mamy dobrych, pieniądze nam oddają. To jest najważniejsze, a my kobiety mamy się czym rządzić. Nawet gdy rzęsiste się zyleją, bywa, że życie nasze się łamie, ale usta nasze niechaj zawsze się śmieją. Kowala to również miejsce, w którym uczy się historii regionu i osób z nim związanych. Dzisiaj można zwiedzać Izbę Pamięci poświęconą kapłanowi, którego historia związana jest z dramatycznymi wydarzeniami w naszym kraju. Ksiądz Roman Kotrasz był takim obrońcą i takim kapelanem duchowym Radomskiego Czerwca 76. Błogosławił ich, mówił kazania. W Kowali, na niewielkim wzniesieniu, znajduje się także zabytkowy barokowy kościół, którego budowę zapoczątkował pod koniec XVIII wieku właściciel miejscowości Jan Rogowski, a dokończył w 1806 roku jego zięć Jan Nepomucen Jasiński. W szkole w Kowali działa lokalne centrum kompetencji, wyposażone dzięki projektowi Mazowszanie, z którego korzystają nie tylko uczniowie, ale także wszyscy mieszkańcy gminy.
Takie miejsce jak to pokazuje, jak bardzo ważny jest program Mazowszanie, z którego korzysta społeczność gminy Kowala. Zainteresowanie nowoczesnymi technologiami, inwencja twórcza młodzieży tworzą niesamowity klimat i sprawiają, że w Kowali z optymizmem patrzy się w przyszłość.